Oto miasto, w którym rozgrywa się nasza historia. Na ulicach ruch, pojezdniach w różnych kierunkach suną bezszelestnie wspaniałe limuzyny. Służba drogowa działa nadzwyczaj sprawnie. Na skrzyżowaniu porucznik Miś, niezastąpiony dyrygent ruchu drogowego. Z poczty głównej wystartował właśnie listonosz. Zadaniem listonosza jest doręczenie pilnego telegramu typu Super Express via skuter lux torpeda. Jednakże nawet najszybsza przesyłka nie zwalnia lisa od obowiązków przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zbyt późne hamowanie spowoduje poślizg. Poślizg spowoduje upadek. Upadek spowoduje niekontrolowany przelot telegramu nad miastem. Lis traci głowę i popełnia kolejno szereg wykroczeń, z których najpoważniejszym jest wprawienie porucznika Misia w ruch wirowy. Jak wykazały badania naukowe, wirujący porucznicy nie mogą należycie wypełniać swych obowiązków. Na szczęście, dzięki ostatnim zarządzeniom Ministerstwa Doręczeń, telegramy typu Super Express via skuter lux torpeda posiadają wyjątkową zdolność samodoręczania. Klementyna, to ja, to do mnie. Przyjeżdżajcie na pomoc do miceli. Pan Kracy, nasza przyjaciółka koza Domicela potrzebuje pomocy. Czytaj. Tak, nie ma chwili do stracenia. Pozakręcaj gaz, wodę, światło, krany i jedziemy. Absolutnie mi się nie podoba ten hipopotam. Jest bardzo zamyślony, a tacy są najgorsi w ruchu ulicznym. No tak. Klementyno, tutaj odbywa się wypadek drogowy, a tobie karuzela w głowie. Protokół. Obywatel hipopotam zamieszkały... Sadzawka 5. Sadzawka 5, bardzo mu przykro, spowodował wypadek, ponieważ przechodził przez jezdnię w miejscu nieoznaczonym. Podpisano porucznik Miś, spocznij. Ale Domicela ciągle potrzebuje pomocy. Wobec tego ciąg dalszy nastąpi w naszym następnym filmie.